2000 lat temu na niebie pojawiło się niezwykłe astronomiczne zjawisko. Niezwykła gwiazda. Wiemy, że trzech mędrców gdzieś daleko w krainach wschodu szuka wytłumaczenia tego zjawiska. Szukają w mądrych księgach, szukają w Biblii. I tam znajdują zapowiedź tego, że niezwykła gwiazda będzie przepowiadała przyjście na świat nowego króla Żydów. Biblia. Kładziemy ją zazwyczaj w naszych domach na wigilijnym stole. Myślę, że i mam nadzieję, że w większości naszych domów otwieramy ją wtedy i czytamy wspólnie historię narodzenia Jezusa. Właśnie wtedy ta niezwykła księga zaczyna odgrywać nadzwyczajną rolę w naszych domach. Czy tylko wtedy? Mam nadzieję, że nie. Ale właśnie czas Adwentu i czas Bożego Narodzenia jest dla nas zachęceniem do tego, żebyśmy Biblię traktowali nie tylko jako jakiś rekwizyt czy eksponat, który związany jest z naszym chrześcijaństwem i który jest w naszych domach, ale właśnie ten czas jest zachęceniem do tego, żebyśmy jak ci trzej mędrcy gdzieś z dalekich krain na wschodzie tę księgę otworzyli i odkryli, że słowa tutaj zapisane to nie jest tylko jakaś teoria, to nie jest tylko jakaś rzewna historia, którą czytamy w świąteczny wieczór przy stole, ale jest to słowo, które bezpośrednio odnosi się do naszego życia, zapowiedź dotycząca konkretnych sytuacji naszego życia. Właśnie o tym pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, w słowie, które czytamy w trzecią adwentową niedzielę, już prawie w świątecznym czasie. A co niegdyś zostało napisane, napisano dla naszego pouczenia, abyśmy przez wytrwałość i zachętę płynącą z pism trwali w nadziei. Bóg zaś, który jest źródłem wytrwałości i pociechy, niech sprawi, abyście między sobą to samo myśleli, zgodnie z wolą Chrystusa Jezusa, abyście jednomyślnie, jednym głosem wielbili Boga i Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarnijcie siebie nawzajem, tak jak i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Boże Słowo kieruje nasze myśli, kieruje nasze słowa, a apostoł Paweł zachęca nas dzisiaj i wzywa do tego, żebyśmy myśleli tak samo, abyśmy dążyli do jednomyślności. Myśleć tak samo. Na pierwszy rzut oka wydawać nam się to może pewnym ograniczeniem naszej wolności. To co, ja nie mogę myśleć tego, co ja chcę? Ależ oczywiście, że tak. Ale czasem jest tak, że potrzebujemy potwierdzenia tego, co myślimy, potwierdzenia naszego zdania albo tego, aby ktoś nas z błędnego myślenia wyprowadził. Czytając Biblię, czytając Boże Słowo, w społeczności wierzących umacniamy się w wierze, umacniamy się w jednomyślności, umacniamy się w prawdziwym przekonaniu o tym, co Pan Bóg do nas mówi. Dlatego Adwent jest zaproszeniem i zachęceniem do tego, abyśmy byli ze sobą razem, abyśmy dążąc do Jezusa, dążąc do świętowania Jego narodzenia, Jego przyjścia na świat, dążyli do tego, by być razem. Popatrzcie, dążymy do tego, żeby całymi rodzinami zasiąść przy wigilijnym stole. Gdzieś głęboko w nas jest zakorzeniona ta myśl, że akurat właśnie w tym czasie muszę być w kościele, muszę słuchać Bożego Słowa, muszę razem z innymi zaśpiewać kolędę, muszę razem z innymi przeżywać ten czas. Tak. Wiara to jest społeczność. Wiara to jest jednomyślność. Wiara to jest dążenie do jedności. Dążenie do tego, abyśmy przygarnęli jedni drugich, abyśmy dążyli do tego, by być razem. Jezus, który przychodzi na ten świat w samotności, wyrzucony daleko za margines tego świata, wyrzucony za miasto do skromnej, lichej stajni, paradoksalnie wyciąga nas z naszego miejsca, gdzie jesteśmy, w naszych miastach, w naszych
w naszej pracy, w naszych miejscach codziennego przebywania, żebyśmy byli razem, a tym, który nas jednoczy, jest właśnie On. Jest tym, który przyciągając nas do siebie, przyciąga nas jednocześnie do drugiego człowieka. Jezus mówi: zacznij myśleć o drugim człowieku. Zacznij rozumieć tak jak drugi człowiek. Zacznij odczuwać tak jak drugi człowiek. Przestań skupiać się tylko na sobie, ale spójrz na drugiego człowieka. Dlatego przygarnijcie siebie nawzajem. Przygarnijcie swoich najbliższych, przygarnijcie drugiego człowieka, z którym może nie jest wam zawsze po drodze. Miejcie jedno miejsce puste na stole, aby Jezus mógł przygarnąć was do siebie, tak jak On przygarnął wszystkich w stajni w Betlejem. O tym przypomina nam trzecia niedziela Adwentu. O tym, że nie mamy być sami, ale naszą wiarę mamy przeżywać we wspólnocie, czerpiąc pociechę i nadzieję z Pisma, ze Słowa. O tym, że Bóg przychodzi do nas w Jezusie Chrystusie jako naszym Zbawicielu. Życzę radosnego przeżywania we wspólnocie, w społeczności trzeciego tygodnia Adwentu, a potem świąt, a potem każdego nowego dnia.